cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o projekcie NVIDIA Studio, czyli w skrócie mówiąc o tym, co możemy zrobić, żeby wykorzystać kartę graficzną do zadań profesjonalnych, czyli w tym, żeby pomagała nam wykonywać naszą pracę. Dzisiaj omówimy sobie w ogóle cały projekt NVIDIA Studio, omówimy sobie, w jakich programach możemy skorzystać właśnie z akceleracji kart graficznych, no i przede wszystkim, ile to daje i które karty graficzne warto kupić do którego zastosowania. Do dzisiejszego materiału wziąłem naprawdę szereg różnych kart graficznych po to, żebyśmy mieli fajny przekrój, żebyśmy mogli sprawdzić różne generacje, jak te karty graficzne wypadają w takich profesjonalnych zastosowaniach. Swoją drogą, rok temu tworzyłem podobny materiał, który też tam gdzieś mniej więcej zgłębiał NVIDIA Studio, ale tam skupiłem się bardziej na samym streamowaniu czy nagrywaniu rozgrywki, tak więc kartę macie tutaj, jeżeli takie zagadnienia bardziej Was interesują, odsyłam tam. My jednak dzisiaj skupimy się na kilku programach, które ja dobrze znam i które jestem po prostu w stanie przetestować, tak żeby Wam przekazać jakieś w miarę rzetelne informacje. Więc tak, zacznijmy najpierw od samego sterownika NVIDIA Studio. Otóż NVIDIA póki co udostępnia nam dwa rodzaje sterowników. Mamy jeden Game Ready, który jest skierowany dla graczy, a także mamy sterownik Studio, który jest skierowany właśnie dla profesjonalistów. Jeżeli posiadacie program NVIDIA Experience, możecie sobie to w bardzo prosty sposób wybrać z menu, którego sterownika chcecie używać. Jednakże chciałbym w tym momencie sprostować jeden mit, który powtarza się zresztą bardzo często. NVIDIA Studio, sam sterownik, nie poprawia w żaden sposób wydajności. To nie o to tutaj chodzi. Sam sterownik NVIDIA Studio ma się skupiać przede wszystkim na stabilności. Bo ci z Was, którzy robią jakieś rzeczy w profesjonalnych programach, wiecie, że nie ma nic gorszego niż to, gdy program wysypie Wam się w połowie Waszej pracy, prawda? I dużo osób stara się tutaj właśnie doszukiwać jakichś, nie wiem, zysków, wydajności i tak dalej, ale to nie o to chodzi, bo wszystkie rzeczy, które pokażę Wam dzisiaj, ja robiłem na sterowniku Studio, ale one również zadziałają na sterowniku Game Ready. Zresztą sprawdziłem także wydajność, jaka jest w grach. Różnica między sterownikiem Studio a zwykłym sterownikiem Game Ready, no, jest w granicach błędu pomiaru. Tak naprawdę tutaj rozbieżności, które się pojawiały, to były w grach, w których nie było dedykowanych benchmarków i dlatego te wyniki wychodziły troszeczkę różne. Więc podsumowując tą sekcję sterownikową, tutaj nie chodzi o wydajność, chodzi o stabilność. Tak więc jeżeli pracujecie na swoim komputerze albo pracujecie i gracie, to wtedy warto wybrać sterownik Studio. Natomiast gdy gracie tylko i wyłącznie na Waszym komputerze, wtedy wybieracie Game Ready. Na Morele TV niedawno przygotowywałem również podobny materiał. Odeślę Was tutaj w karcie. Tam pokazywałem, jak skonfigurować te programy tak, żeby na pewno wykorzystywały akcelerację i tam też omawiam, co dokładnie jest akcelerowane w którym programie, więc jeżeli interesuje Was takie bardziej wgryzienie się w szczegółów, jeżeli już faktycznie macie taką kartę, to odsyłam Was tam. A my tutaj skupiamy się na cyferkach, kiedy, do czego, jaką kartę warto wybrać. Tak więc ja do dzisiejszego testu wybrałem szereg kart graficznych. Mamy tutaj nieśmiertelnego GTX 970, mamy GTX 1660, mamy RTX 2060 Super, RTX 2080 Ti, RTX 3060 Ti oraz potężnego RTX 3090. Zapoznajcie się jeszcze proszę z platformą testową, której użyłem do przeprowadzenia tych testów. No i nie przeciągając dalej, lecimy. Na początek zacznijmy sobie z Blenderem. I zanim przejdziemy do faktycznych wykresów, chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę, że de facto dla kart NVIDIA mamy do wyboru dwie opcje. Mamy opcję renderowania rdzeniami CUDA, która nazywa się CUDA, a także mamy opcję renderowania, która nazywa się OptiX. Ta wersja OptiX korzysta z tego, że wykorzystuje rdzenie Tensor oraz rdzenie odpowiedzialne za ray tracing w kartach z serii RTX właśnie do tego, żeby szybciej generować nam nasze sceny 3D w Blenderze. Na samym początku zaczniemy od wydajności w trybie CUDA, czyli w tym, który jest kompatybilny we wszystkich testowanych kartach. No jak sami widzicie, drzewko układa nam się mniej więcej w ten sposób i raczej nie powinno nikogo to dziwić, że GTX 970 jest
na końcu, a 3090 jest na samym początku. No, chyba że wliczymy w to wszystko procesor, bo również procesorem jesteśmy w stanie renderować te sceny w Blenderze. Zupełnie inaczej jednak sytuacja wygląda w momencie, gdy przerzucimy się na OptiX, który jest dostępny w kartach z rodziny RTX. No i widać tutaj naprawdę konkretnego kopa w każdej karcie, której jest to wspierane, na pewno warto to włączyć, bo jesteśmy w stanie zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. I tutaj przy okazji Blendera chciałbym Wam również zwrócić uwagę na to, że karta 3060 Ti wypadła tutaj zdecydowanie lepiej niż sporo droższa 2080 Ti, która korzysta ze starszej architektury. Tak więc jeżeli ktoś z Was korzysta z Blendera, na pewno warto wybrać kartę z serii 3000. Tutaj jeszcze użyłem projektu Classroom, żeby zademonstrować Wam w nieco dłuższym projekcie, jak mogą wyglądać te różnice. No to przeskok jest tutaj ogromny, na przypadku użycia OptiX, no to już w ogóle nie ma co zbierać. Teraz bardzo płynnie z grafiki 3D przechodzimy do grafiki 2D, a konkretnie do jej obróbki. Mowa tutaj o programie Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, co dla niektórych może być zaskoczeniem, nie bardzo korzysta z karty graficznej. Tak na dobrą sprawę korzysta tutaj najbardziej w przypadku upscalingu zdjęć w formacie RAW, albo gdy korzystamy z tak zwanych Neural Filters. Tam rzeczywiście karta graficzna jest wykorzystywana mocniej. Jednakże w takim zwykłych obróbkach zdjęć, w jakich pracują graficy, karta graficzna nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia. Ja do demonstracji właśnie tego użyłem benchmarku Puget Systems i uruchomiłem go na wszystkich kartach graficznych. Z tego też powodu, że Photoshop nie korzysta mocno z karty graficznej, no nie ma tutaj jakiejś wielkiej rozbieżności pomiędzy kartami graficznymi i okazuje się, że tutaj nawet GTX 970 pomimo swojego wieku nie odbiega jakoś super bardzo od 3090. Puget Benchmark również wyszczególnia osobny tak zwany GPU score. No i rzeczywiście różnica między kartami graficznymi jest, ale tylko bardziej potwierdza to teorię, że sam Photoshop niezbyt często korzysta z akceleracji GPU. No i teraz bardzo płynnie z obróbki stałych zdjęć przechodzimy do obróbki zdjęć w ruchu, czyli do edytorów filmów. I pozostając dalej w pakiecie Adobe, ruszamy do programu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro to również jest taki specyficzny twór, który jest rozwijany przez wiele, wiele lat i co za tym idzie, nie jest jakoś super zoptymalizowany. Fakt, jesteśmy w stanie uzyskać tutaj sporo akceleracji dzięki karcie graficznej, ale w tym programie również bardzo, bardzo duże znaczenie ma procesor. Jak wyglądają wyniki? Tutaj renderowałem swój film, który wrzucałem jakiś czas temu na swój kanał. Była to karta graficzna za 5 zł. No i macie tutaj pokazane czasy renderu. Im mniej, tym lepiej. Zauważyć tutaj również możecie, że karta GTX 970 w ogóle nie była w stanie wyrenderować swojego filmu za pomocą encodera wbudowanego w kartę graficzną, ponieważ najprawdopodobniej miała za mało pamięci VRAM. Ma ona tylko 4 GB. Jednak ciekawostką jest to, że na dobrą sprawę encoder w tych kartach graficznych wszystkich, na których się render udało przeprowadzić, jest na dobrą sprawę taki sam. Te różnice, które widzieliście w tym czasie, one wynikały z tego, że niektóre efekty korzystają faktycznie z rdzeni CUDA i faktycznej prędkości karty graficznej. Właśnie stąd wzięły się te takie rozbieżności. Warto jednak odnotować, że przykładowo taki RTX 3090, o ile sam encoder nie jest jakoś super szybszy przy kodowaniu H264, to na przykład on ma wsparcie dla dużo wyższych rozdzielczości, na przykład 8K, i za pomocą 3090 możemy na przykład nagrywać gameplaye w 8K. To jest taki mały szczegół, ale jak sami widzicie, w takim realnym teście renderu filmu 4K ma to raczej marginalne znaczenie. Uruchomiłem też benchmark Puget Systems. No i tutaj on liczy tak zwany overall score. No i tutaj już rzeczywiście pojawiają się różnice. Ten benchmark składa się również z kodeków ProResowych, a także materiałów z kamery RED, tak więc tutaj te różnice są zdecydowanie bardziej zauważalne. Ten benchmark również wyszczególnia tak zwane GPU score, czyli punktację dla karty graficznej. No i tutaj rzeczywiście widać spory przeskok w przypadku 1660 a 3090. Więc jest to program, z którym na pewno mocniejsza karta graficzna ma znaczenie, ale tutaj również znaczenie ma kodek, którego używacie. DaVinci Resolve Studio z drugiej strony jest programem do obróbki wideo, który
praktycznie w całości bazuje na karcie graficznej i to widać, bo działa on dużo lepiej niż Adobe Premiere Pro. Przygotowałem taki projekt, który składał się z filmu, który nagręciłem jakiś czas temu na swój kanał, dorzuciłem troszeczkę efektów 3D, dorzuciłem troszeczkę green screenów, jakiegoś skalowania, stabilizacji cyfrowej, tak żeby jakoś w miarę nam wyszedł ten projekt równomierny, no i eksportowałem to wszystko do kodeku H264. No tutaj różnica największa jest w przypadku przesiadki na RTX 3060 Ti bądź 2080 Ti. Chociaż przypuszczam, że tutaj te rozbieżności również wynikają z tego, że również było tutaj parę efektów 3D. Co ciekawe jednak jest to, że nasz Ryzen 5900X jest na tyle mocny, że dorównuje encoderowi, który zawarty był w GTX 970. Więc w przypadku tej karty graficznej na dobrą sprawę nie ma różnicy, czy renderujemy procesorem, czy kartą graficzną. Różnica natomiast jest w kodeku H265, którego nie możemy renderować za pomocą procesora w programie DaVinci Resolve Studio. Dlaczego, to nie wiem, ale tutaj przeskok jest bardzo duży, zwłaszcza z GTX 970 na GTX 1660. No i na sam koniec zostały nam benchmarki i tutaj uruchomiłem V-Raya w wersji 4. No i wyniki przedstawiam Wam teraz na ekranie. Widać tutaj czarno na białym, jak ogromna różnica jest przykładowo między 970 a 3090, co jednak no, nie powinno szokować, bo są to karty naprawdę dość dużym odstępem czasu. Jednakże imponujące jest to, jak wiele NVIDIA udało się upchnąć do takiego RTX 3060 Ti, że naprawdę stosunkowo niewiele brakuje mu do sporo droższego 2080 Ti. No i całość kończymy benchmarkiem OctaneBench, którego silnik jest często zaciągany również do innych programów trójwymiarowych, tak żeby generować sceny. No i wyniki widzicie teraz na ekranie. Tutaj po raz kolejny schemat jest zresztą dość podobny, tak jak miało to miejsce w V-Rayu. Najbardziej oczywiście odstaje nam tutaj 3090, która no można powiedzieć, że deklasuje inne karty graficzne w tym zestawieniu. Oczywiście ma to sens, bo na dobrą sprawę RTX 3090 właśnie powinno się wykorzystywać do takich profesjonalnych zastosowań, a nie do zastosowań związanych z graniem. No i moi drodzy, teraz skracając to wszystko, konsolidując do tego, jaką kartę graficzną wybrać do jakiego programu. Jeżeli ktoś z Was pracuje w Adobe Photoshopie, karta graficzna na dobrą sprawę ma tam niewielkie znaczenie, chyba że tak jak mówiłem, używacie upscalingu RAW-ów bądź Neural Filters. Tam rzeczywiście różnica będzie odczuwalna. Natomiast w przypadku DaVinci Resolve myślę, że tutaj idealnym złotym środkiem, jeżeli ktoś z Was montuje filmy w 4K, wystarczy Wam GTX 1660. Natomiast gdyby ktoś z Was używał dużo korekcji kolorów, może Wam zacząć w tej karcie brakować VRAM-u. Wtedy rozsądniejszą kartą byłby RTX 3060, który ma aż 12 GB VRAM-u. Wtedy rzeczywiście będziecie w stanie go wykorzystać i nie będziecie mieli problemu z zapełniającą się pamięcią. Natomiast gdyby ktoś z Was edytował filmy w 6K, w 8K i korzystał z DaVinci Resolve, no to wtedy dopiero możecie kusić się na 3090, bo tam ta duża ilość VRAM-u naprawdę Wam się przyda. W przypadku Adobe Premiere Pro sytuacja zresztą jest również dość podobna. W jego przypadku tutaj na pewno kluczową rolę odgrywa procesor, który również sporo operacji przetwarza. Nie jest to tak jak w przypadku DaVinci Resolve, więc tutaj poza dobrą kartą graficzną na pewno warto zainwestować w dobry procesor. No i kończąc to wszystko, przechodząc do blendera, no tutaj faworyt oczywiście jest jeden. Im więcej mamy rdzeni CUDA i im nowszą mamy architekturę, tym lepsze czasy renderu uzyskujemy. Tutaj myślę, że będziecie się głównie skupiać na kartach z rodziny 3000, bo efekty i przyrosty są naprawdę niesamowite. No i moi drodzy, myślę, że taki materiał był dla Was pomocny, że w jakimś stopniu pozwoli Wam rozeznać to, która karta do czego jak najlepiej się spisuje. Gdybyście mieli jakieś konkretne pytania co do tych programów, możecie śmiało zadawać mi pytania w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, jeżeli tylko będę znał odpowiedź. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.